Citroen C5 1.6 HDI, wymiana rozrusznika. Pierwsze co, odpinamy akumulator. Akumulator odpięty, tutaj nie ma za bardzo jak odchylić tej klemmy, więc podłożyłem kartonik. Ściągamy tą obudowę, która jest na te gumki. To myślę, że każdy potrafi i rozrusznik jest tutaj. Śruby ma od strony skrzyni, czyli wyjmę filtr, obudowę filtra powietrza całą tutaj z przepływomierzem i tu się zrobi dostęp do tych śrub. Tutaj sobie jeszcze wyjmę rurę od turbo, bo tylko tu dwie opaski są, będzie mi tu łatwiej się dostać do śrub tutaj i łatwiej będzie filtr wyciągnąć. Rura od turbo wyciągnięta i wypinamy to z obudowy filtra powietrza, tą rurę zasysającą. Tu już wąż zdjęty i filtr wychodzi do góry po prostu. Tutaj jest wsuwany. I teraz jak już go trochę wysuniemy, wypinamy sobie tą rurę. Można sobie tą rurę też wyciągnąć dla wygody, ale da się to tak wyciągnąć bez problemu. No i teraz tutaj mamy piękny dostęp do śrub od rozrusznika. Nie wiem, czy było słychać. Tutaj mamy piękny dostęp do śrub od rozrusznika. Są trzy, widzę. No i tu też w miarę dostęp jest do odkręcenia przewodów. Tutaj jedna śrubka jest na 8, grzechotka wchodzi. Tamta druga jest na 13, z tego co widzę. I małą grzechotką widzę, da się to bez problemu odkręcić. Oba przewody już odkręcone. Trzeba uważać, żeby śrubki gdzieś tam nam nie poleciały, bo tak trzeba tu na wyczucie robić, ale oba małą grzechotką bez problemu się odkręciły. I teraz odkręcamy te trzy śruby. Tu i tu. One są na imbusa. Imbus 8, dwie górne takim zestawem. Przy tej ostatniej trzeba lekką przeduszkę zastosować. Przy tej, co jest tu przy wysprzęgliku. O, przy tej trzeba na lekkiej przeduszce. Dwie górne już poluzowane. Do tej ostatniej najlepiej sobie wziąć dłuższego imbusa, bo nasadka tu zawadzała przy odkręcaniu i się blokowała. Jak wziąłem dłuższego, to wykręca się ok. Ja sobie wykręcę tą i tą tutaj dalej. Tą, a na koniec sobie zostawię tam na wierzchu. Śruby trzymające rozrusznik wykręcone. Teraz jeszcze zapomniałem, zrzucamy tutaj ten przewód ze śruby i go będziemy wyciągać. Dobra, rozrusznik zerwany. Jednak tego przewodu tu nie ściągałem, bo on wyjdzie sam. I nawet jedną ręką on wyjdzie, widzę. O, jest. O. I teraz zrzucamy ten przewód. O. Lepiej go teraz ściągnąć niż tam się męczyć. I mamy rozrusznik zdemontowany. Ten idzie do naprawy. Po naprawie go wkładamy i gotowe. Rozrusznik włożony. Wszystko jest ok. Odpala. Gotowe.